czy mnie słychać dobrze. Powinno być ok. Cześć wszystkim. Napiszcie, czy mnie w ogóle słychać. No to czekam na pytania w takim razie od Was. Cześć Adrian, witam. Słyszycie mnie? Jeżeli nie, no to dajcie znać, bo ja nie wiem, czy Wy mnie w ogóle słyszycie. Powinno być ok. Cześć Adam, cześć Łukasz, cześć Darek. No to czekam na pytanka, nie? Cześć Mateusz. Okej, tutaj piszą, że słychać. Cześć Marek. Sygnał, że mnie słychać. No, widzę, że Was przybyło. Tak właśnie myślałem, że może być problem z Wi-Fi, bo tutaj z zasięgiem jest różnie. Więc mamy tutaj, widzę, pierwsze pytanie. W jakiej dyspozycji jest Haratyk? Czy pandemia nie wpłynęła na jego przygotowania? Wiesz co, nie. Myślę, że pod tym względem tutaj jakby tutaj to nie będzie miało w ogóle znaczenia. W czasie pandemii Rafał cały czas w jakiś tam sposób trenował. On ma te warunki, że nawet w pracy może sobie trzymać tą formę, więc zaczęliśmy z fajnego pułapu. Ta jego waga jest troszkę niższa niż była zazwyczaj. O, dałem sobie internet bliżej. Więc myślę, że wracając do pytania, że tutaj nie będzie miało to wpływu w ogóle na jego formę i Rafał po raz kolejny pokaże, że z walki na walkę jest w swojej szczytowej życiowej formie. No to dawajcie, kolejne pytania. Widzę, że tutaj przybywa nas. Jak oceniasz walkę Szumlas z Ruchała? Wiesz co, powiem Ci, że to myślę będzie bardzo dobra walka. Zresztą na takiej Pawłowi zależało. To jest bardzo ambitny zawodnik, młody. On się nie boi wyzwań. Już do tej pory pokazywał, że po prostu brał walki, które były dostępne. Myślę, że to może być bardzo fajna naprawdę walka na wysokim poziomie. Damian, czy będziesz trenował Marcina Najmana do kolejnej walki? Bo po jego przegranej z Bestią trochę się na niego zdenerwowałeś. No tak, zdenerwowałem się, miałem takie prawo.
Zresztą on to rozumie. No co, no nie zrobił na walce tego, co przygotowaliśmy. Ale jakby już o tym, już to mamy przedyskutowane. No niestety ten net nam będzie troszkę ścinał. No i tak jak mówiłem, tutaj z tym zasięgiem jest różnie. Więc za to niestety, no ale nic tutaj nie poradzę. Na tyle, na ile będziemy w stanie, to podpowiadam na Wasze pytania. Wracając do Marcina Najmana, tak, zaczął przygotowania ze mną, nic się nie zmienia, no działamy. Czy po Celtic Gladiator szykuje się jakaś duża gala w Bielsku? Była planowana gala Celticu w czerwcu, no niestety pandemia wszystko tutaj pozmieniała. Z tego co wiem, to Celtic się przymierza do powrotu na Bielsko. Może się uda, że na jesień do nas zawita. Jak w ogóle oceniasz szansę Pawła na dużą karierę? Wiesz co, ja bym tutaj jeszcze nie w ogóle się nie wypowiadał na temat dużej kariery. Oni są na początku, że tak powiem, zaczynają swoje przygodę. Poczekajmy, niech zrobi z 5-6 walk z wymagającymi przeciwnikami. Wtedy będzie można cokolwiek tutaj na ten temat mówić, aczkolwiek jego podejście do treningu, jego podejście do diety, jego podejście do przygotowań, jego talent może wskazywać, że może tutaj naprawdę zwojować. Roberto Soldic talent. Na pewno w pewien sposób tak. Jest jeszcze drugi aspekt, ale nie będę się tutaj na jego temat wypowiadał. Chciałbym go zobaczyć poza KSW, tam gdzie będą badania antydopingowe. Bo dla mnie troszkę dziwne, że zawodnik z takimi tytułami jeszcze nie trafił do UFC. Było wcześniej pytanie o Mańkowskiego. Czy ma szansę na UFC? Czy skończy go Soldic? Skończył go Soldic. Wiesz co, myślę, że Borys już jest na takim etapie, że UFC tutaj chyba już raczej nie wejdzie w grę. Bo musiałby naprawdę wygrać 5-6 mocnych walk. Myślę, że on już zakończy karierę w KSW. Ale może się mylę. Trenerze, nie słyszałem odpowiedzi na poprzednie pytanie. Ja chyba tutaj coś pomijam, niektóre pytania. Jak będę miał tylko czas, to wrócę do nich, bo strasznie szybko mi się tutaj ten pasek przewija. Ile siłowni, ile treningów cardio należy robić w treningu MMA, jak pan uważa? Wiesz co, to jest indywidualne, tutaj każdy zawodnik, że tak powiem, troszkę inaczej sobie to rozkłada. Tym się już zajmuje też trener od treningu wytrzymałości i budowania siły, więc to jest indywidualne u każdego zawodnika, ale no te 3 treningi w tygodniu chłopaki mają. Czy są jakieś propozycje dla Marty Waliczek po walce z HFO? Tak, propozycje w K1 są dalej z HFO, jakby drzwi są otwarte. Marta Waliczek podpisze w najbliższych dniach kontrakt z dość dużą Europejską Federacją MMA. Debiut jest planowany na grudzień, więc no, czekajcie na info, bo to będzie dość fajna federacja. Czy po walce z Trusem i ewentualnej wygranej będzie walka o pas dla Rafała? Z tego co mi wiadomo, z tego co tutaj Bajsangur mówił, to ta walka ma być eliminatorem właśnie o pas ACA. Teraz zerknę, czy nie pominąłem jakichś pytań. Chyba nie. Kolejne pytanie. Jak trener widzi walkę Błachowicza z Jonesem, ewentualnie z Reyesem? Wiesz co, po ostatnich walkach można optymistycznie patrzeć na walki Janka Błachowicza. Odblokował się przede wszystkim psychicznie, a to tutaj było bardzo ważne. No ale moje zdanie jest takie, że z Jonesem i Reyesem, wiadomo, on nie ma nic do stracenia, więc tutaj to może też fajnie jakby tutaj wpłynąć na jego dyspozycję. Ale to będą bardzo ciężkie walki z obydwoma, bo ja myślę, że i z Reyesem, i z Jonesem naprawdę będzie musiał się spiąć na wyżyny.
Jak oceniasz HFO i kickboxing w TV Sport? Czy to dobry kierunek dla Marty Waliczek? Wiesz co, to nie był żaden kierunek dla Marty Waliczek tak naprawdę, bo dla nas to było po prostu, żeby sobie Marta po roku w końcu zawalczyła, miała możliwość pokazania się w telewizji. Ja osobiście traktowałem to bardziej jako formę sparingu, nic ambicjonalnie nie podchodziliśmy do tego, a no fajnie wyszło, bo przeciwniczka naprawdę pokazała się z świetnej strony, dała fajną walkę i to jest dla nas najważniejsze. A jeśli chodzi o galę HFO w TVP, myślę, że naprawdę super, super to wyszło, niektóre walki rewelacja. Jak oceniasz projekt tylko jeden na Polsacie? Myślę, że rewelacyjny pomysł tutaj włodarzy KSW. Fajnie się to oglądało, zresztą no, nam się oglądało troszkę lepiej ze względu na to, że nasz zawodnik tam był w środku. Myślę, że super sprawa. I oby dalej kontynuowali. No, to może trener zdradzi nam co za federacja. No nie mogę takich rzeczy mówić, ale jest to federacja, która wchodzi mocno na rynek europejski. Z tego co widzę, to podpisują bardzo mocnych zawodników z Europy. No i z tego co zapowiadają, to mają zwojować tutaj Europę w 2021 roku. Nawet już pomimo, że ten kontrakt jakby jest w trakcie tutaj z menedżerem ustalany, to już podesłali nam dwie ewentualne przeciwniczki dla Marty. Więc no, wszystko jest fajnie i w grudniu mam mieć debiut dla tej federacji. No ale nie mogę wam niestety powiedzieć, co to za federacja. Czy widzisz szansę Parka w walce z Gamrotem? W jakiej płaszczyźnie? Wiesz co, Park już dwukrotnie pokazywał, że to nie jest łatwy przeciwnik dla Gamrota. No to jest trudny przeciwnik i ta walka może się potoczyć w dwie strony, aczkolwiek myślę, że tym razem Gamrot chyba podda Parka. Takie mam wrażenie, że przygotowali coś, żeby to nie dawać decyzji sędziom. Myślę, że tutaj coś fajnego, jakaś skrętóweczka będzie przygotowana lub jakaś gilotyna na Parka. Jak typujesz KSW 53? Bardzo, że tak powiem, długie pytanie. Zależy, o którą walkę pytasz. Yeah. Czy któregoś z chłopaków z klubu zobaczymy w KSW? Więc to były prowadzone rozmowy, są prowadzone rozmowy, o których też tutaj jakby nie mogę oficjalnie na razie mówić, no ale w najbliższym czasie być może ktoś trafi do KSW. No i tu jest powielone pytanie, czy któryś z twoich zawodników, tak jak powiedziałem, dowiecie się wszystko w najbliższym czasie. Co myślisz o Filu de Freysie? Mimo że pokonuje bardzo wielu mocnych zawodników, wciąż jest underdogiem w walkach. No, Filip de Freys pokazał w KSW, że jednak no, nie jest chyba takim słabym zawodnikiem, za jakiego go uznawali wcześniej. No, pokonał mocnych zawodników i myślę, że tutaj nie ma co. No, teraz już chyba nie jest underdogiem. Michał Sobiek z Patrykiem Kaczmarczykiem, ciekawa walka by była. Myślałem o tym nawet parę dni temu. Myślę, że to by była świetna walka. Może się uda, że włodarze właśnie wpadną na ten pomysł i zestawią tych dwóch zawodników. Bo pod względem takim widowiskowym na pewno by się to fajnie oglądało. Czy Michał Sobiech po tak świetnym występie w tylko jeden... Już mówi tutaj, gdzie nie pokonał go nikt inny, tylko kontuzja, ma propozycję z KSW. Tak jak mówiłem wcześniej, ma obiecany kontrakt, tam są jeszcze do spełnienia w zasadzie jeden warunek, no i tak jak mówiłem, o tym się przekonacie, dowiecie, być może już na przełomie sierpnia. Grzebyk Jakubiec, kto faworytem? No, generalnie myślę, że Grzebyk, aczkolwiek wiem, że Tomek Jakubiec tutaj będzie też w bardzo dobrej formie i postawi mu bardzo wysoko poprzeczkę. Myślę, że to będzie naprawdę ciężki test dla Andrzeja, ale wierzę, że Andrzej tutaj da sobie radę. Co sądzisz o Dominice Zośce Filec po walce? No, tak jak już mówiłem parę pytań wcześniej i w wywiadach, że ta dziewczyna pokazała się naprawdę z fenomenalnej strony.
wygrała trzecią rundę z Martą. No tam charakter mega, bo po dwóch takich ciężkich knockdownach się podnieść i walczyć dalej, no to też naprawdę trzeba być mocno psychicznie zawodniczką. Ona dużo tą walką wygrała, ja jej to powiedziałem, że ta pora, to dla niej nie jest porażka. Ona naprawdę dużo tutaj wygrała tą walką. Trenerze, jak to robisz, że zawodnicy trenujący z tobą tak cię szanują? No myślę, że to jest pytanie do zawodników, czemu się tak dzieje. Mi jest ciężko na to pytanie odpowiedzieć. No. Jest po prostu w klubie fenomenalna atmosfera, fajnie się pracuje. No i chyba to ta całość po prostu, to wszystko decyduje o tym, że jest jak jest. Seba Wikłacz. Myślę, że Wikłacz przez poddanie. Szymuszowski Pieczak, myślę, że tutaj będzie chyba... widzę, że tutaj więcej pytań. No dobra. Pieczak, Kornik. Szymański Page, no to jest tutaj takie 50-50 dla mnie. Grzebyk Jakubiec, 50-50, ale jednak stawiam, że Grzebyk tutaj da radę. Dwal Bieńkowski tak samo, no ciężka walka do bo tu może być niespodzianka i ten, kto myśli, że Bieńkowski jest underdogiem, to się może pomylić. Stawiam na Bieńkowskiego. Mańkowski, Wrzosek, no i tu jest właśnie walka też, na którą czekam, bo tutaj może być ciężka walka dla Borysa. Ale jest w mega formie, także niech wygra lepszy. Gamrot Park, ostatecznie stawiam na Gamrota. Jak typuję, no tak jak powiedziałem. Dobra, dalej. Saladin Parnas. Według mnie prospekt pełną parą, który z rodaków mógłby postawić opór i co trener. Myślę, że na ten moment w tej kategorii wagowej ja nie widzę nikogo, kto by się mu mógł postawić. Nawet twierdzę, że Mateusz Gamrot miałby z nim naprawdę spory kłopot, jeśli chodzi tutaj o tą walkę. Do jakiego klubu najchętniej jeździmy na sparingi? Wiesz co, to jest różnie, bo to zależy też z kim się zawodnicy biją. Ostatnio paru chłopaków pojechało do Kotwica MMA, tam sobie porobi z lekkimi przed galą. Z Rafałem pojedziemy na pewno do Ankosu. Także to jest tutaj różnie, nie? Z Silesią Cage Club też tutaj czasami sparujemy. Także to zależy, kto się z kim bije. Którego z twoich znanych, z tych znanych, jak Bagi Kościelski, Jocz, Okiński i tak dalej, lubisz najbardziej? Ja w zasadzie tutaj ich wszystkich lubię, szanuję. Są to ikony tutaj akurat polskiego MMA, więc tutaj nie ma, że kogoś lubię bardziej czy nie. Najczęściej się spotykam z Bagim i z Kościelskim, z Joczem nie mam praktycznie żadnego kontaktu. Z Mirkiem Okińskim, no jak byliśmy w Warszawie, to go odwiedziliśmy, także też jakiś tam kontakt, mniejszy lub większy, ale jest. Pytanie, mówić osoba z twojej, Mirek Okiński, co sądzisz o, cytuję, pseudo, prawie nie, w polskim MMA, trener MMA, lubi to, na przykład Piotra Strusa. Więc to staram się nie wnikać w politykę i w to, jakie tam wojny prowadzi Mirek Okiński, to jest jego prywatna sprawa. Ja go nie oceniam tutaj w ogóle za jego wypowiedzi, bo to jest jego prywatna sprawa. No jeżeli oni tam mają jakieś ze sobą no niepodokończone interesy i tak dalej, no to wiesz co, tylko to jest w nie mojej naturze. No ja, że tak powiem, wolałbym tutaj zamknąć sprawę, nie odzywać się i nie każdy robi swoje, proste. Myślisz, że spiórkowe zawodnicy KSW uciekają do wyższej kategorii przed Parnasem? To czy uciekają, to nie wiem. Myślę, że bardziej chyba mają tu problemy z robieniem wagi być może. A czy uciekają, to też są pytania bardziej do tych zawodników. No ja się nie będę za nich wypowiadał. Stawiasz jakieś kupony na galę?
A zdarza się, że jak mam czas, to coś tam postawię, ale z reguły jest to UFC. No i zawsze stawiam praktycznie całą galę i jedna, dwie walki mi nie wchodzi. Co z Pawłem Brandysem? Wiesz co, no wiadomo, była pandemia, były jakieś ograniczone tutaj możliwości, ale już negocjujemy walkę z Pawłem, z dość fajnym, mocnym przeciwnikiem w Polsce. Jak idzie trening z Najmanem? Wiesz co, zaczęliśmy ostatnio w sobotę, to taki rozruch w górach, trochę tarcz, troszkę biegania, na spokojnie. No, zaczyna przygotowania, no, wynik końcowy, no niestety nie zawsze trener ma na to wpływ. Heratyk, materiał na mistrzaca. Myślę, że jeżeli pokona Piotra Strusa, to naprawdę będzie bardzo bliski, żeby ten pas zdobyć. My oglądaliśmy tego mistrza na żywo w Kazachstanie i ja tam widzę naprawdę duże możliwości na to, że Rafał może go pokonać. Jak twoim zdaniem rozwinęło się MMA w Bielsku w ostatnim czasie? No tak jak widzicie, no rozwinęło się bardzo mocno. No, u mnie w klubie jest 16 zawodników walczących zawodowo, około 7-8 zawodników semi-pro. Ta kadra cały czas się rozwija, mamy 15-16-latków, którzy naprawdę dobrze rokują, więc no, chyba się ma dobrze to bielskie MMA. Znasz sklep Polish Fighters? Tak, znam oczywiście sklep Polish Fighters. No i wiadomo, można tam kupić sprzęt dobrej jakości, więc jeżeli ktoś potrzebuje sprzętu, to jak najbardziej polecam. Jak typujesz dosłownie w przenośni najcięższą walkę w najbliższym czasie? Miocic, Cormier 3. No, a myślę, że Miocic nie zrobi już tego błędu, jaki zrobił tracąc pas z Cormierem i nie pozwoli mu na walkę w pół dystansie, bo za dużo miejsca mu dał po prostu, no i to go zgubiło. Mogę się mylić, ale chyba pobiliśmy rekord ludzi na live w jednym momencie. No jeżeli tak jest, no to super. Ruszył wakacyjny nabór do klubu trenera. Można dołączyć, waga ciężka 125 kg. Jak najbardziej, ciężkiego nie mamy na tą chwilę w kadrze, więc jak najbardziej zapraszam. Kto jest najbardziej pracowity w twoim klubie? Wiesz co, wszyscy zawodnicy naprawdę ciężko trenują i robią to z pasją, nie z przymusem. Są zawodnicy, których trzeba wręcz stopować i dawać im po prostu z góry taki przykaz, że muszą odpoczywać, bo oni jakby mogli, to by trenowali 7 razy w tygodniu i to naprawdę jest ich kilku takich, że trzeba ich przystopować. Dobra, to chyba mamy na bieżąco pytania. Jeżeli są, no to czekam dalej. A jeżeli coś pominąłem, to niech ta osoba po prostu napisze jeszcze raz, bo tutaj troszkę ten pasek się w dość szybkim tempie przesuwał. Jak oceniasz KSW na tle ACA? Wiesz co, myślę, że i tu jest poziom wysoki, ale powiem śmiało, że no jednak w ACA to jest, tam są trudniejsze te walki. Na pewno te kategorie są mocniej obstawione i myślę, że no ACA jest tutaj troszkę wyżej. Co z Filipem Lamparskim? Szykuje się jakaś walka? Tak, Filip Lamparski miał się bić teraz końcem lipca na gali w Chorwacji. Niestety przeciwnik Filipa nie wystąpi na tej gali, no i został ściągnięty z karty. Szkoda, bo fajna walka z bardzo dobrym przeciwnikiem, z rekordem 2-0. Jeden z takich większych prospektów w ogóle w American Top Team Zagrzeb, więc szykowaliśmy się na fajną walkę. No ale do tej walki nie dojdzie, więc szykujemy tutaj coś innego dla Filipa. I co trener myśli o walce Filipa z Adrianem Kempą? Wiesz co, no co myślę, no teraz już nie ma co tutaj mówić.
No, dali świetną walkę, aczkolwiek no, każdy wie, że ta walka była dla Filipa do wygrania. Tam troszkę zaważyły pewne aspekty prywatne i przygotowania Filipa, o których ja do końca nie wiedziałem. No ale takie życie, ważne, że dał dobrą walkę, no i to też dla niego jakby jest tutaj duży taki krok w rozwoju do przodu. Co pan, jak pan traktuje współpracę z Neymanem? Myśli pan, że może coś z niego być? Nie, wiesz co, to jest tak, no Marcin zgłosił się do mnie, ja oczywiście nie odmówiłem mu, po rozmowie stwierdziłem, że to jest naprawdę świetny, inteligentny gość. Wbrew pozorom tego, jaki hejt na nim wisi, dużo ludzi go nie zna, ci co go poznali, to jest naprawdę fajny, miły człowiek. I co lepsze, on naprawdę ciężko trenuje na tych treningach. To nie jest tak, że on przyjeżdża i się tutaj obija. On ciężko trenuje, moi zawodnicy widzą go, co robi na treningach, więc mi się z nim dobrze współpracuje. No i tyle. Co myślisz o trasztoku McGregora? No co, no... Trasztok jedno, robota drugie, a jemu to wychodziło do walki z Nurmagomedowem, więc nie ma się tutaj czego czepiać. Po prostu to spowodowało, że zarabia najlepsze pieniądze w MMA. Czy Bestia był ciężki do wyniesienia? Nie był ciężki, nie waży aż tyle, żebym go nie mógł wynieść, także dałem radę. Jak ważny jest marketing w sportach walki? Jest tak ważny jak wynik? No, ostatnie lata pokazują, że ten marketing ma przełożenie tutaj o sponsorów i też o jakby tutaj zakontraktowanie w dużych federacjach, więc po części tak. Wyjątkiem tutaj jest federacja ACA, gdzie na przykład Rafałowi Haratykowi bardzo to pasuje, że tam nie ma takich medialnych jakichś przepychanek, po prostu jest sport. Co myślisz o takim sposobie promowania zawodników, jak robi to Mirek Okiński? Tak jak wspominałem wcześniej, nie interesuje mnie to, co robi Mirek Okiński. Po prostu, no, jeżeli mu to odpowiada, jeżeli ten medialny taki przepych jest dla niego ok, no to super. No, ja tam wolę skupić się na pracy na sali i że tak powiem, no na tym się skupiać, a nie na jakichś przepychankach, dogadywaniu. A nie do końca to potem wygląda tak jak on by chciał. No. Z reguły później to jego zawodnicy leżą i są bici i to jest później słabe. Nie? Dziękuję, Marek Knapik, także pozdrawiam. Pokazał charakter, bardzo wysoki poziom jak na debiut z tak doświadczonym zawodnikiem. Oglądałem tę walkę, zaskoczył mnie pozytywnie. Widzisz, że tutaj to nie był debiut Filipa, bo Filip miał wcześniej w Opolu debiut zawodowy, który jakimś cudem na razie się w ogóle nie znalazł na Sherdogu ani Tapology. My to staramy się już zaktualizować, bo on tam w bardzo dobrym stylu pokonał dość mocnego przeciwnika, no bardzo go tam porozbijał łokciami. No to czekamy na dalsze pytania. Nie ma więcej pytań? Czy coś pominąłem? Chyba za szybko odpowiadam. No, jest.
Szymon, nawet Bajor. Cześć Szymon. Miło. No, to zadawajcie pytania, bo nie będziemy tak siedzieć w ciszy. Ja sobie tylko zerknę, czy coś mi nie uciekło. Chyba nie. Cześć Andrzej Konieczny. Czemu taki problem jest z polskimi zawodnikami w UFC? Mam na myśli ich kondycję. No to jest dobre pytanie, wiesz, na które do końca ciężko odpowiedzieć, bo nie wiem, czy to jest kwestia przygotowania, nie sądzę, bo w Polsce naprawdę mamy dobrych trenerów od przygotowania motorycznego. Czy jest to kwestia środków, które jeszcze nie są po prostu na liście WADA i USADA i po prostu tak jak było kiedyś dość mocno znane w sportach walki Meldonium, jest coś innego i Amerykanie sobie na tym jadą. No to o tym się przekonamy za kilka lat, jak wrzucą jakiś nowy środek na ten. No jedno jest pewne, że na pewno eksperymentują na jakichś środkach, bo niektóre walki 5 rund po 5 minut no jest niemożliwe, żeby normalnie zawodnik wytrzymał, nie? Także to jest tutaj moje zdanie. Dobrze, no to fajnie, no to co? Dziękuję Wam za live'a. Jeszcze tutaj zobaczę, tutaj numer. I co? I do zobaczenia na galach, nie? Także dzięki, że tutaj byliście i a, tu widzę jeszcze jakieś pytanie. A nie, to się już powielają. Okej, no to co, to kończymy. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.